Dzień Kobiet w gminie Siewierz odbył się przy dźwiękach fortepianu, które połączone z dowcipem dały piękną, humorystyczną całość. A wszystko to za sprawą Waldemara Malickiego, jednego z najwybitniejszych polskich pianistów i satyryków. Jak pan to robi, że łączy pan muzykę z żartem? Nie wiem, pytałem wielu lekarzy, ale żaden nie daje takiej diagnozy. No podobno jakiś problem genetyczny, który już mnie nie opuści i taki umrę. Życzę, żeby było coraz więcej kobiet, bo to bardzo jest opłacalne dla reszty społeczeństwa, jak się zwiększa ilość kobiet, bo wtedy jest fajniej. Także życzę kobietom, żeby ich było jak najwięcej, jak najdłużej żyły, co zresztą ma miejsce. I żeby powoli zastępowały całą resztę. A dlaczego uważa pan, że jeżeli jest coraz więcej kobiet, to jest lepiej? No, wydaje mi się, że z powodów oczywistych, prawda? Czyli kobiety są lepiej zorganizowane, bardziej godne zaufania, lepiej się z nim pracuje. No przynajmniej ja tak uważam. Co do reszty nie mam takiej pewności. Uważa pan, że lepiej pracuje się z kobietami niż z mężczyznami? Zależy nad czym oczywiście, ale ogólnie lepiej. Ogólnie lepiej i lepsze są z tego wyniki, na przykład można mieć dzieci. Zaproszony gość przez muzykę ukazał w sposób satyryczny sylwetkę kobiety i jej rolę we współczesnym świecie, a także różnice między kobietami i mężczyznami. I kobiety są godne najwyższej oceny i podziwu za to, no, za normalny dzień pracy, prawda? Czyli wyobraźmy sobie, jest późny wieczór, współczesna kobieta kończy pracę. I co robi? Pędzi do domu i rozpoczyna drugą pracę. Czyli po kolei peeling, mleczko, tonik, żel, serum, balsam, krem, maseczka. Czyli to, co współczesny mężczyzna zastępuje jednym piwem. Chyba, że jest bardzo brzydki. Dwa piwa. Oczarował on publiczność i zapewnił doskonale spędzony czas. Wspaniały facet, naprawdę. Jest dobry w tym, co robi. No super, super, bardzo mi się podobało. Bardzo lubię pana Malickiego. Katarzyna Całka, ITV Siewierz.